Wielce czcigodna rodzino księdza Jerzego Popiełuszki. Wszyscy drodzy ludzie pracy, ekscelencje, pani minister, państwo ministrowie, parlamentarzyści, panie wojewodo. Wszyscy zgromadzeni tutaj ludzie Solidarności. Raz jeszcze przywołam te piękne słowa błogosławionego księdza Jerzego. Człowiek nawet ciężko pracujący, ale bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie właśnie jak ten ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi. Polacy zawsze szukali Solidarności, poszukiwali ideałów. One oświetlały nam drogę naszych wysiłków. Wysiłków najpierw ku Wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie, w nowych okolicznościach, nowych wyzwaniach, wysiłków, które mają obudzić naród do wielkości. Te wysiłki muszą zostać uwieńczone powodzeniem, ale stanie się tak tylko wtedy, kiedy ludzie pracy, ludzie Solidarności będą ręka w rękę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, wszystkimi ludźmi ze wszystkich zawodów starali się rozpoznać ścieżki ku przyszłości. Wiara, wolność, solidarność są ze sobą nierozłącznie w polskich dziejach i w polskiej duszy splecione. Wydaje mi się, że w rzeczy samej Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności. Ludzie pracy, wszyscy ludzie Solidarności, niesiecie nadzieję, niesiecie wolność już od wielu dekad, od wielu lat. Ale też wspólnie i rządzący, i ludzie pracy mamy ten wielki obowiązek, chrześcijański obowiązek, żeby łączyć ze sobą trudne wymiary naszego życia, łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy, jak najlepszych warunków pracy, jak najbardziej godnej płacy, kontynuowania naszej rewolucji godności, łączyć tę rewolucję godności z rozpoznawaniem wyzwań przyszłości. Rządzący mają się przyczyniać, mają być w forpoczcie rozpoznawania tego współczesnego pola gry, pola walki, pola konkurencji międzynarodowej, wewnętrznej, ale i pola współpracy, pola solidarności. Bo te pola zmieniają się na naszych oczach wraz z galopującym postępem technologicznym. I Polska nie może i nie chce być na marginesie przemian, wielkich przemian gospodarczych. Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też naszymi dzisiejszymi ambicjami do tego, żeby inspirować świat, inspirować do odważnych rozwiązań. Rozwiązań, które z jednej strony pielęgnują nasze święte wartości, solidarność, wolność, wiarę, chrześcijaństwo, a z drugiej strony łączą je
z tym światem XXI wieku, który tak wyraźnie przed nami powiewa swoimi sztandarami wyzwań. Bez solidarności tego nie dokonamy. Tak jak mówił nasz wielki prymas, kardynał Wyszyński, w ślubach jasnogórskich, przyrzekamy dzielić się tymi owocami naszej pracy. Przyrzekamy dzielić się z głodnymi, bezdomnymi, z płaczącymi. I to jest motto działań naszego rządu również. Idziemy tym śladem, wielki prymasie. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jest dbać o każdego człowieka naszej wspólnoty. Staraliśmy się zrobić, co w naszej mocy przez te lata, żeby tak się działo. Jednocześnie też znowu prymas mówił nam o tym, jaką sztuką jest żyć dobrem wspólnym. Polityka i wiara nie zawsze w oczach wszystkich stanowią idealne połączenie, ale jest taki punkt styczny. Powinien być przynajmniej dla wszystkich polityków również. To jest właśnie dobro wspólne. I życzę wszystkim rodakom, bez wyjątku, niezależnie od poglądów, niezależnie od miejsca, w którym żyją, żeby każdy miał w sobie to pragnienie dobra wspólnego, bo wtedy Polska będzie lepsza. Polska będzie zjednoczonym, będzie bardziej zjednoczonym narodem. Panie Przewodniczący NSZZ Solidarność, Szanowni Państwo, ludzie pracy, życzę Wam wszystkim, ale życzę wszystkim rodakom, życzę naszej ojczyźnie, byśmy szanowali tę arcypolską wartość, jaką jest praca i solidarność. Byśmy nie byli mali, byśmy nie byli jak ten ptak drepczący po ziemi z jednym skrzydłem. Byśmy byli jak wielki biały orzeł, który na dwóch skrzydłach wznosi się ku lepszej przyszłości, ku wielkiej Rzeczpospolitej. Szczęść Boże!